Pani Edyto, temat Eurowizji wraca do Pani jak bumerang troszeczkę za sprawą mediów, dziennikarzy, ale też za sprawą fanów. Tak, dokładnie, bo jeszcze nikt nie pobił Pani tego rekordu z 1994 roku. I moje pytanie, gdzie Pani dostrzega, nie wiem, takiego może błędu, czy to telewizji publicznej, która wysyła kandydata, czy może w ludziach, w obywatelach polskich, którzy po prostu głosują na nieodpowiednie osoby? To znaczy, no, tej Eurowizji normalnej, na Eurovision Song Contest, to nie może kraj głosować na swojego uczestnika, tak jak na przykład Roksanka w Teenage, na nią można było głosować, bo to są, dla dzieci jest trochę inaczej, ale w normalnym regulaminie kraj nie może głosować na swojego uczestnika. Jeśli chodzi o wybór artystów. Gdyby mnie ktoś kiedyś zapytał o zdanie, to ja bym wiedziała, kogo wybrać na Eurowizję, że miałby bardzo duże szanse. Nawet jest kilka takich kandydatów. No to ja w tym momencie przerywam i pytam, kto. Nie, to tak nie powiem, ale bo Tulia jedzie, tak? Tak, ja dokładnie. Nie słyszałam tego utworu. Bo też ten utwór nie jest wybrany, bo płyta została wydana 9 listopada i każdy utwór z tej płyty może tak być. No to też jest fajnie, że możemy wybrać. Tylko troszeczkę to jest tak. Ja pamiętam, jak ja reprezentowałam nasz kraj, to mi został narzucony repertuar, ja się na niego nie zgodziłam. Wybrałam inny. Gdybym pojechała z innym repertuarem, który był mi narzucony, być może w ogóle, znaczy na pewno nie czułabym się w nim dobrze, czyli nie oddałabym tych emocji, które ujęły tak bardzo Europę wtedy. Natomiast Wiktor, mój menadżer świętej pamięci, znalazł ten utwór we Francji, został napisany polski tekst przez Jacka Cygana. Ja to adoptowałam gdzieś w swoim sercu. Do dzisiaj ten utwór śpiewam na koncertach tyle lat, ile to jest 25 lat, Boże jedyny. Rocznica w tym roku, proszę Państwa. I dumki, i to nie ja. Takie okrągłe rocznicy są. No to to było trochę tak, że rzeczywiście ja dostałam wielką szansę, a jedyne co zrobiłam, to zawierzyłam swojej intuicji artystycznej i uparłam się przy tym utworze, który chciałam. Czyli nikt za mnie nie decydował, tylko ja jako artysta decydowałam o tym utworze, więc wychodząc na scenę byłam pełni świadoma i przekonana, że to jest utwór, który kocham. I być może to trochę tak też Europa pokochała. I Europa bardzo pokochała, tak. I za to Pani dziękujemy. Dziękuję ślicznie za wywiad.